Mazda 3, jeszcze świeżutki model, 2024. Do tego pod maską SkyActiv-X, manualna skrzynia biegów i kolor, który brudzi się od patrzenia. Mamy tu kilka zmian, ale to nie jest facelifting. Natomiast jest to jeden z najlepszych kompaktów, jakie kiedykolwiek powstały. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Co prawda Mazda 3 gościła jakiś czas temu u mnie na testach, ale po pierwsze był to model sprzed zmian, po drugie mam tutaj SkyActiv-X i manualną skrzynię, a do tej pory raczej jeździłem Mazdami z automatem. No i przede wszystkim dostałem od Was sporo pytań o te zmiany, bo jest jedna rzecz, o którą się martwicie. Ja co prawda nagrałem już o tym odcinek, więc jeśli nie oglądaliście, to rozszerzcie sobie troszkę wiedzę na ten temat. Ja też oczywiście do tego się odniosę. Chodzi o to słynne chyba już pikanie. No i też podczas ostatniego testu ja mówiłem o zmianach, które nastąpią, no i chciałem je zobaczyć w praktyce. Także za chwilę przechodzimy do konkretów, jeszcze tylko słowo na temat partnera odcinka, czyli firmy Car Vertical. I zobaczcie, jeśli ktoś z Was zainteresowany byłby piękną poprzednią Mazdą 3 i na szczęście zachowałby czujność i przed zakupem pobrał raport Car Verticala, to dowiedziałby się, że co prawda ten samochód nie był kradziony i nikt nie grzebał przy jego liczniku, ale był uszkodzony, także sprawdźmy sobie zdjęcia. No i patrzcie, o ile tył wyglądał w ten sposób, no to przód wyglądał już tak. Także pytanie, czy chcielibyście o czymś takim nie wiedzieć? W raporcie Car Verticala znajdziecie oczywiście więcej rzeczy, takich jak na przykład wartość rynkowa. Możemy sobie sprawdzić, ile taki samochód obecnie jest warty. Możemy sprawdzić specyfikację, czy tutaj wszystko się zgadza i wiele innych rzeczy. Także pamiętajcie, aby przed zakupem samochodu używanego zawsze sprawdzić go z każdej strony, a z mojego linka, którego macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do trójki. Dobra, w tym miejscu przeważnie mówię, co mam pod maską, ale ponieważ jest to model, w którym mamy te kilka zmian, to zmienimy trochę kolejność i przypomnę, co konkretnie zmieniło się w Mazdzie 3 model 2024. Przede wszystkim do oferty powraca podstawowy silnik o mocy 122 koni mechanicznych. I tu jedna gwiazdka, jeśli chcielibyście go zamówić ze skrzynią automatyczną, to dostępny jest tylko i wyłącznie w wersji hatchback. Zaglądając do środka, w każdej z wersji znajdziemy większy ekran multimedialny, tym razem w rozmiarze 10-25 cali. Do tego i dodam nareszcie bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay. Fajnie też, że jeśli korzystacie na przykład z mapy googlowskiej, to jej wskazówki będą wyświetlane na head-upie. Wcześniej pojawiały się tam tylko informacje z mapy fabrycznej. Do tego jako wyposażenie fabryczne pojawiła się też ładowarka indukcyjna, oprócz podstawowej wersji, no i zmieniły się też same wersje, teraz mamy 3, Primeline, Exclusive Line i wersję Homura. Ze zmian, które najbardziej podobają się mnie, to zdecydowanie Android Auto bezprzewodowe. Ja z tego korzystam non-stop i denerwowało mnie to w Mazdzie, że ciągle muszę z tym kablem latać i go podłączać. Teraz jest super. Może nawet widzicie, że to wyświetla się w tym miejscu cały czas. Wystarczy przesunąć do góry pokrętło, telefon łączy się błyskawicznie i to jest naprawdę świetna zmiana. Z drugiej strony świetna, ale to już musi być w aucie tej klasy dzisiaj. No bo chyba wszyscy mamy już po prostu takie oczekiwania. To, że ekran jest większy, to też spoko. Ja myślę, że od razu mogę trochę uspokoić osoby, które nie lubią ekranów wystających, a wiem, że jest Was bardzo dużo. Ba, w sumie sam do takich osób należałem, ale Mazda zrobiła to w taki sposób, że nawet mimo tego, że ten ekran jest większy, to on cały czas jest, że tak powiem, zatopiony w tym miejscu i to kompletnie niczego nie zasłania. Także zupełnie się tego nie bójcie. Mówię szczególnie do osób, które tego nie lubią. Moim zdaniem to przeszkadzać Wam nie będzie. Powiem też coś, co pewnie zaskoczy wiele osób i napiszą, co ty człowieku gadasz, ale moim zdaniem powrót tej słabszej jednostki 122-konnej to jest bardzo dobry ruch Mazdy. Ona na papierze oczywiście szałowo nie wygląda, ale jeśli nie wiecie, to przypomnę, ja tym silnikiem, jak tylko wyszła trójka, to tylko on był dostępny, jeździłem przez wiele miesięcy. I mimo tego, że on na papierze wygląda słabo, to na co dzień jest to fantastyczna jednostka. Nie mamy tutaj oczywiście turbo i nie mamy dużej mocy, ale pamiętajcie, mamy bardzo dużą, jak na dzisiejsze czasy, pojemność, bo tutaj jest dwulitrowy silnik. Mamy 4 cylindry, a nie 3. I takim samochodem, a w zasadzie z taką jednostką, zdecydowana większość kierowców będzie jeździła nawet nie tyle, że bezproblematycznie, tylko po prostu z bardzo dużym zadowoleniem. Ja to widziałem na co dzień, widziałem też to po sobie. Także myślę, że wiem, co mówię. Jasne, każdy z nas ma inne wymagania, to jest oczywiste. Mówię uogólniając. No i jeszcze jedna zmiana, ta chyba najbardziej kontrowersyjna. Na pewno najbardziej kontrowersyjna. Nie chcę się też za bardzo powtarzać, także naprawdę zachęcam do obejrzenia filmu, w którym ja odniosłem się do tych zmian, które następują, czy już też w wielu przypadkach już nastąpiły. Czyli do tego, że w samochodach będziemy mieli systemy, przede wszystkim jeden, czyli system o ostrzeganiu o przekroczeniu prędkości, które będą na nas cały czas krzyczały.
takim dużym skrócie. Jak macie ograniczenie 50, to nie trzeba jechać 60 czy 70, tylko wystarczy jechać 51 i wszystko będzie tutaj piszczeć, krzyczeć i można czasem dostać zawału. I tak dotyczy to również Mazdy 3, model 2024. Wielu z Was pytało, czy tak będzie. Tak, dokładnie tak będzie. Tylko mam dla Was jedną bardzo dobrą informację, której nie mam, przynajmniej póki co, dla osób, które będą jeździły innymi modelami. Oczywiście ja nie wiem, jak to będzie rozwiązywane, bo na razie jeździłem dopiero trzema. Ale w tych pozostałych dwóch czegoś takiego nie było. O czym ja mówię? Z tej strony macie pewien przycisk. Naciskając ten przycisk, wyciszacie sobie dźwięki systemów ostrzegawczych. Oczywiście nie tylko ostrzegania o przekroczeniu prędkości. I oczywiście można się śmiać, że co to za problem sobie to wyłączyć gdzieś tam w systemie. Tym bardziej jak ktoś jeździ raz w tygodniu w sobotę na zakupy. To nie jest żaden problem, ale jak jeździsz samochodem dużo, często, ja na przykład codziennie ileś razy wsiadam i wysiadam do samochodu i za każdym razem przeklikiwanie, ustawienia, pojazd, ograniczenia, wyciszenie, to jest słabe. Możesz tego nie zrobić, tylko cały czas coś Ci będzie dzwoniło w samochodzie. Ja to tam powiedziałem szerzej. Tutaj wystarczy nacisnąć przycisk po temacie. Bardzo dobrze, że to tak zrobili. Oby to tak zostało. No i przede wszystkim, żeby było jasne, to nie jest żaden wymysł Mazdy, to nie dotyczy tylko Mazdy, to będzie dotyczyło wszystkich nowych samochodów sprzedawanych po lipcu 2024 lub tych, które są sprzedawane już teraz, ale homologacje miały po lipcu ubiegłego roku. No i dobra, to tyle ze zmian odnośnie Mazdy 3 model 2024, a teraz przejdźmy sobie do samochodu, którym jadę w tej chwili, a konkretniej do jednostki Skyactiv X i manualnej skrzyni biegów. Także zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu czterocylindrowy, dwulitrowy silnik benzynowy. Dysponuje on mocą 186 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 240 Nm. Mazda w takiej specyfikacji rozpędzi się do maksymalnych 216 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie równych 8 sekund. No i teraz znowu, chociaż w sumie pewnie o Skyactiv X-ie nie ma co za bardzo się rozwijać, bo pewnie kiedyś słyszeliście, że to jest tak zwany benzyno-diesel. Od razu powiem, to nie jest żaden benzyno-diesel, to jest silnik benzynowy z pewnymi cechami charakterystyki jednostek diesla. Nadal nie mamy tutaj turbiny, to jest cały czas silnik wolnossący, mamy na szczęście 4 cylindry. No i do testu dostałem też manualną skrzynię biegów. I może słowo o niej. Ja miliard razy mówiłem, że doszedłem już w swoim życiu do takiego etapu, gdzie wolę słaby automat niż bardzo dobry manual. Po prostu wygodnictwo, nic więcej. I oczywiście ta skrzynia tego nie zmieniła. Cały czas tak jest. Ale jeśli nie wiecie, to wiedzcie, że Mazdy mają jedne z najlepszych skrzyń manualnych, jakie w ogóle są na rynku. A może właściwiej będzie powiedzieć, jedne z najprzyjemniejszych w użytkowaniu na co dzień. I zdecydowanie, jeśli chcecie kupić samochód ze skrzynią manualną, czy to ze względów finansowych, czy to po prostu ze względów takich, że takie skrzynie wolicie, bo wiem, że takie osoby cały czas są, to z tej skrzyni będziecie moim zdaniem bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Ona co prawda nie ma jakiegoś bardzo krótkiego skoku lewarka, to nie o to chodzi, ale jest bardzo precyzyjna i tak jak mówię, bardzo przyjemna. No i też świetnie sprawuje się z tym silnikiem. On ma 186 koni i bardzo wiele osób miało moim zdaniem trochę wygórowane wymagania wobec tej jednostki, gdy ona wchodziła do sprzedaży. To jest też prosto wytłumaczyć, bo ktoś słyszał 180 czy tam prawie 190 koni. Wow, jak to będzie latać. Nie ma cały czas tego wrażenia wystrzeliwania z łuku, że tak powiem, bo to jest silnik wolnossący. Kropka. Jakie mamy turbo, no to też nie przeskoczymy pewnych rzeczy w odczuciu. Bo jeśli chodzi faktycznie o osiągi, o taką jazdę na co dzień, powiem tak, tym trzeba się po prostu nauczyć jeździć. Trzeba się wkręcać na troszkę wyższe obroty, mimo tej niby charakterystyki diesla. I manual na pewno w tym bardzo pomaga. W tym, aby wyciągnąć z tej jednostki jak najwięcej. Mi się tym samochodem, z tą jednostką jeździ fantastycznie. No i też oczywiście chodziło tutaj o spalanie. W takim bardzo dużym skrócie. Jednostką Skyactiv X osiągam bardzo podobne wyniki do silnika 122, tego, którego jeździłem na początku. Czyli miałem dużo mniejszą moc, a spalanie bardzo podobne. Co to znaczy konkretnie? Ja gdzieś pod miastem potrafiłem spalać trochę powyżej 5 litrów, no ale w mieście trzeba było liczyć się ze zużyciem bliżej 8. Tak samo na autostradzie, tak jest też tutaj. Ja w tej chwili mam 7,9, a to jest wynik zjazd, gdzie ja robiłem zdjęcia, ciągle stawałem, samochód stał na przykład chwilę z włączonym silnikiem i tak dalej. Często te samochody testowe wtedy mają 11, tutaj mam 8. Ale też te 8 to jest coś takiego, co osiągam w Warszawie, także przy tej mocy, przy takim silniku, tej pojemności moim zdaniem jest ok. Może jeszcze na szybko o przestronności, chociaż robiłem już test, ale może ktoś nie oglądał, to zobaczcie. Zaglądamy do bagażnika. I ten bagażnik może nie jest mały, ja tak nie powiem, ale nie uznamy go za
plus tego samochodu, jakiś szczególny plus, jakiś duży plus, a największym problemem w przypadku Mazdy 3, na przykład dla rodzin, może okazać się przestronność na kanapie. Bo zobaczcie, ja mam 182 cm wzrostu, siądę sobie tutaj, ale żeby było mi jakoś szczególnie wygodnie, no to nie powiem. Mówię tu oczywiście o miejscu na kolana. Nad głową nie jest może źle, ale przez bryłę samochodu pewnie nie jest tu fantastycznie. No i zobaczcie też na Grześka. Przypomnę, że on ma 192 cm wzrostu. Dodam też, że siada, że tak powiem, sam za sobą. No i jeśli chodzi o jego kolana, to w zasadzie ciężko mu było nawet zamknąć drzwi. Tak samo nad głową szału nie było. Ogólnie trochę podsumowując ten wątek. Jeśli miałbym szukać gdzieś pewnych problemów czy przeciwwskazań z poleceniem Mazdy 3, to ja szukałbym jej w miejscu z tyłu. Czyli mówię o kanapie i mówię o bagażniku. Bo to zdecydowanie, i trochę delikatnie mówiąc, nie jest najbardziej przestronny samochód w klasie. Natomiast, chociaż może też nie będę tego wszystkiego tak rozwijał i rozwlekał, bo mówiłem o tym wszystkim, zobaczcie sobie poprzedni test, ale tak w skrócie. Mamy tutaj fantastyczną jakość wnętrza. Fantastyczną, ja naprawdę nie przesadzam. I powiem to po raz kolejny, bo ja naprawdę tak myślę, tak uważam i moim zdaniem tak jest. Jeśli chodzi o jakość tego samochodu we wnętrzu, to to jest klasa premium. Wiele razy Mazda mówiła, chociaż chyba w sumie potem od tego odeszła, używała tego słowa premium. Nie wiem, ludzie się denerwowali. To nie jest oczywiście samochód z klasy premium. Myślę, że to jest dla każdego jasne, ale użyte materiały, ich jakość, spasowanie, wygląd, wszystko tak naprawdę, to jest poziom klasy premium, a nawet w wielu przypadkach dużo lepsze niż spotkamy u przedstawicieli tej prawdziwej klasy premium. Co dalej? Obsługa klimatyzacji jest bardzo prosta, taka jak powinna być. Nic nie jest dotykowe, wszystko zrobimy pokrętłami i przyciskami, także super. Do obsługi systemu inforozrywki na pewno trzeba się trochę przyzwyczaić, bo obsługujemy go pokrętłem. Ale to jest moment, kilka dni i będzie to dla Was normalne. To, co jest może trochę dziwne tutaj, to zobaczcie, ja tego dotykam, nic się nie dzieje, bo to nie jest dotykowe, ale wystarczy włączyć Android Auto i wtedy ten ekran już dotykowy będzie. Także taka trochę dziwna rzecz. Z rzeczy, które ja w środku trochę krytykuję, to Piano Black. Na szczęście nie ma go pełno gdzieś tutaj, w zasadzie nigdzie go nie ma, ale to, co jest tu. Powiem tak, jakby wsiadła do tego samochodu dziewczyna, w momencie, gdy ono wyjeżdża z fabryki, czyli ma zero przebiegu, i wzięłaby włosy i, że tak powiem, przejechała nimi po tym Piano Black, to byłoby porysowane. Oczywiście trochę przesadzam, ale jeśli nie chcecie się denerwować, to zabezpieczcie sobie to od razu, nawet zanim wyjedziecie z salonu, bo to się po prostu bardzo rysuje. No i jeszcze dwie ogromne zalety tego modelu, który wszedł chyba w 2018 czy 2019 roku i to się zmieniło. Po pierwsze, Mazda może kojarzyć Wam się z bardzo słabo wyciszonym samochodem. Tak kiedyś było, nie ma co tego ukrywać. A Mazda 3 to jest wzór. Pod tym względem to jest wzór. Naprawdę to jest kapitalnie wyciszony samochód i świetnie, bo mówiłem to już miliard razy, ale mówiłem, że będę mówił o tym zawsze, więc powiem znowu. System audio Bose w tym modelu rozwala totalnie system. Nie będę się szerzej rozwijał, to jest po prostu mój ulubiony system audio w klasie kompaktowej i nie tylko. Wiele samochodów wyższej klasy ma ten dźwięk taki, że nawet nie da się go porównać. To jest coś fantastycznego i to jest coś, za co ja ten samochód kocham. Dodając do tego fajne wyciszenie, słuchanie muzyki, na przykład w trasie w tym samochodzie, to jest bajka. Nie można też pominąć prowadzenia, bo to też jest jedna z największych zalet tego modelu. Mazda 3, szczególnie w wersji hatchback, prowadzi się jak go-kart. Jest bardzo precyzyjna, wręcz zachęca do takiej jazdy. Pamiętajcie, że to ma drugą stronę. Ten medal ma drugą stronę. Ten samochód jest dość sztywny. Także jeśli lubicie bardzo komfortowe zawieszenia, to może się okazać, że to wcale nie jest samochód dla Was. Ale jeśli stawiacie na prowadzenie, na radość z jazdy, no to to jest zdecydowanie jeden z najlepszych samochodów, jakie możecie znaleźć. I na koniec wygląd, bo tego też nie można pominąć. Nie wiem w sumie, czy są osoby, którym Mazda 3 się nie podoba, chociaż może hatchback tak, mówią o tyle, bo tu słyszałem różne opinie. Ja uważam, że to jest najładniejszy kompakt na całym rynku, nieważne czy sedan, czy hatchback. Ja bym wziął sedana, zresztą kiedyś wziąłem, ale trójka w tym standardowym i najpiękniejszym czerwonym kolorze to jest cały czas dla mnie wzór auta kompaktowego. Jest charakterna, jest charakterystyczna, no i po prostu piękna. Może dodam, bo odnośnie designu to każdy ma swoje zdanie. Według mnie jest po prostu przepiękna. No ale żeby nie było tak pięknie, to może przejdźmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej i zadajmy to pytanie, czyli ile takie cacko kosztuje? Cennik Mazdy 3 2024 z podstawową 122-konną jednostką i manualną skrzynią biegów rozpoczyna kwota 107 400 zł. Mocniejsza 150-konna wersja to minimum 112 400 zł,
a chętni na Skyactiv X muszą przygotować minimum 122 400 zł. Dopłata do skrzyni automatycznej to 8 tysięcy złotych i przykładowo taki samochód z silnikiem 150-konnym i automatyczną skrzynią w świetnie wyposażonej wersji Homura to 132 400 zł. I jeszcze jedna rzecz, jeśli chcielibyście trójkę z napędem na 4 koła, to przygotować musicie minimum 144 400 zł. Przy czym po pierwsze, taki napęd zamówicie tylko i wyłącznie z silnikiem Skyactiv X i tylko i wyłącznie z wersją hatchback. W nadwoziu sedan napęd na 4 koła nie jest oferowany. Także tego. No ale miliard razy mówiliśmy o tych cenach, także chyba nie mam siły już na rozwijanie tego wątku. Rozwinę natomiast podziękowania, tak jak zawsze w przypadku Mazdy, dla warszawskiego dealera Mazdy Bołtowicz za użyczenie samochodu do testów. Pamiętajcie, że jeśli jesteście zainteresowani Mazdą nową czy używaną, to jest miejsce, które ja Wam w 300% polecam. Jeśli można coś polecać w 300%. Ale jak można, to polecam. U synów Rosoła Mazda Bołtowicz, także po Mazdę udajemy się tam. A z mojej strony na dzisiaj byłoby to już wszystko. Dajcie znać, co Wy myślicie o Mazdzie 3, co myślicie o tych nowych obowiązkowych systemach, powiedzmy, bezpieczeństwa. A może inaczej, bezpieczeństwa, ale z tym pikaniem, no to powiedzmy bezpieczeństwa. Także bardzo czekam na Wasze opinie w komentarzach. Jeszcze tylko standardowo słowo do osób, które kanału nie subskrybują. To zróbcie to teraz, bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.